wszystkim, gdzie jest Pan. Chciałam podziękować Panu Ambasadorowi Popularnemu Andrzejowi Brejterowi za ten pomysł w organizacji czegoś tak wspaniałego. Wszyscy tu jesteśmy, dziękujemy bardzo. W zeszłym roku Pan Ambasador zaprosił mojego partnera Michała Topmana, który to pierwszy wylansował piosenkę Konik na biegunach w 1963 roku na trasę koncertową do Brazylii. Oczywiście załapałam się i polecieliśmy razem. A Brazylia to wielki i bardzo, bardzo zachwycający kraj. Zdjęcia wyszły pięknie, ale o piękne zdjęcia w Brazylii naprawdę nie jest trudno. Kiedy pan Brejter zapytał o ilość prac do wystawy, bez zastanowienia odpowiedziałam 10. Czasu było niewiele i patrząc na moje zdjęcia, czułam, że oprócz serca fotografowanych miejsc, chciałam też ujrzeć ich duszę. Dlatego większość przygotowanych prac są do kolaża, aby poczuć i może zrozumieć trochę więcej. Dedykuję je naturze i artystom, z którym dziełami miałam okazję się zetknąć i poczuć ich moc. Paul Lewandowski, który stworzył słynny na cały świat rzeźbę Chrystusa Odkupiciela w Rio. Oskar Niemeyer za jego niepowtarzalny, modernistyczny styl architektoniczny, zwany także brytyjskim modernizmem. Eduardo Cobra za to, że urzekł mnie swoim streetart i że wziął go poza granicę Brazylii i również do Polski. Kompozytorom Vinicius de Moraes i Tom Jobim za Dziewczynę z Ipanemy, to jedna z najpiękniejszych, jak i najbardziej rozpoznawalnych utworów na świecie, oraz Georgi Saleron za Saleron Schody. Można powiedzieć, że poświęcił swoje życie dla jednej sztuki, która go chyba opętała i mnie również. Na pewno tam wrócę. Dziękuję. Pora na drugiego bohatera.